Wybieramy się na ulicę miasta po to, żeby zapytać jego mieszkańców, co jest dla nich najważniejsze w życiu, co jest dla nich fundamentalne. Ciekawe, jakie odpowiedzi usłyszymy. Bóg, Adonaj, Adonaj, Adonaj. Wydaje mi się, że takie przyziemne rzeczy, które sprawiają, że człowiek odrywa się od rzeczywistości, która, powiedzmy sobie szczerze, jest dość szara i ponura często, są właśnie, no, przyjemne i człowiek jest szczęśliwy. Szczęście, dzieci, zdrowie. A na co pani czeka? No, na aniołka pod choinką, na aniołka. Prezenty. Bo bez zdrowia, no niestety, nie ma szczęścia, nie ma radości. Kochanie, rodzina, hokej. Szczęście, no, na przykład gotowanie. Wchodzę do gastronoma, więc lubię gotować. Sport czasami, no, grałem w piłkę nożną. I te sprawy, no i to mi się wydaje, że tyle, nie? Co? Praca! Rodzina. To na pewno, tak, tak, to zdecydowanie. Miłość. Miłość. I mąż. Realizuję się w sporcie. Jestem zawodnikiem, gram w curling. To takie kamienie po lodzie się puszcza, także... No, jest takie spełnianie pasji i jakieś małe sukcesy na co dzień. Na co czekasz? No, teraz aktualnie czekam na kolegę. Nie pan zaskoczył? Ja nie wiem, na czasy. Ja czekam na gwiazdkę. Zważywszy, że nadchodzą święta, no to czekam na jakieś prezenty, upominki. Na co czekać, no? No, na niespełnione marzenia chyba, no. Na pewno jest najważniejszy czas z bliskimi, ale... I do tego chyba każdy dąży, żeby po prostu nie było jakichś tam spin na święta, czy jakichś kłótni, problemów. Święta to jest właśnie taki czas, gdzie się gromadzą ludzie i... dobrze spędzają ze sobą czas, nawet jeśli rzadko się widują, i to jest ważne, i to też jest fajna rzecz. Co mi daje szczęście? Jak się dobrze czuję, jak mogę spacerować, jak mogę przyglądać się ludziom. Bardzo lubię przyglądać się dzieciom w parku. Czekam na święta. Dotychczasowe odpowiedzi, które uzyskaliśmy, sugerują, że na pytania naprawdę ważne ludzie w rzeczywistości sprowadzają odpowiedzi do rzeczy przyziemnych. A czy jest coś więcej? Chciałbym, żeby to się nie kończyło tylko na właśnie na odpustowych kolorach i na zakupach, ale też żebyśmy pamiętali, z jakiej okazji to wszystko tutaj się dzieje. Są jego narodziny i cieszymy się z tego, prawda? Wierzę w to, że Pan Bóg nad nami czuwa. Powinniśmy się cieszyć z narodzin Chrystusa i to powinien być punkt podstawowy. Żeby wszyscy byli dobrzy dla innych i pamiętali o tym, co jest najważniejsze w te święta, że taka miłość, dobroć i Bóg przede wszystkim. Wiedziałam, że jest Bóg, nigdy nie zanegowałam Jego istnienia. Swoim życiem nie dawałam temu wyrazu. Z domu wyniosłem to, że do kościoła się chodzi, że Pan Bóg jest gdzieś ważny. Ale okres mojej młodości był taki, że oczywiście miałem inne, ważniejsze rzeczy na tamten moment. Bardzo łatwo go gdzieś odrzucałem i wybierałem po prostu zło, grzech. Trochę podporządkowanie się też pewnie środowisku, w którym byłem. Że chciałem być tacy jak oni, nie chciałem się wychylać, nie chciałem być inny. Podejmowałam decyzje w tym swoim młodym wieku, w takich latach, kiedy te decyzje można w życiu już samodzielnie podejmować. I te decyzje nie miały żadnego odniesienia do Niego właśnie, nie miały odniesienia do Boga. I skutek tych decyzji był jeden – klapa. Choć zewnętrznie wydawało się, że jest inaczej. Miałam pracę, miałam już w tamtym momencie swojego życia córkę. Coś nazywałam rodziną, coś nazywałam domem, ale jednocześnie byłam osobą, której nie chciało się wstawać z łóżka, której się nie chciało żyć.
najważniejsze były wszystkie te rzeczy, które w rzeczywistości szczęścia dać nie mogą. A ja wtedy nie wiedziałam po prostu, że ze mną jest Bóg. Nie wiedziałam, że jest tak blisko i nie wiedziałam, że jest na wyciągnięcie ręki. Ale przede wszystkim nie wiedziałam, że się troszczy o mnie i że zabiega i woła mnie na różne sposoby. Wiem, bo dowiedziałam się o tym po czasie, kilka osób zaczęło się za mnie modlić. Gdybym wtedy wiedziała o tym, że się modlą, pewnie bym próbowała im zabronić. I po kilku miesiącach od tej modlitwy wydarzył się w moim życiu cud. Coś, czym nie byłam w stanie w żaden sposób ani zerwać, ani chcieć zerwać. Nie byłam w stanie popatrzeć, że można żyć inaczej. Wydarzyło się właściwie jednego wieczora i w jednym momencie. Stało się coś, czego ja dzisiaj nie potrafię wyjaśnić jakoś słowami, nie potrafię tego opowiedzieć w taki sposób, żeby zabrzmiało to jakoś super ekstra logicznie. Ale ja wiem, że to się wydarzyło, bo to był moment, w którym postanowiłam porzucić tamto życie i spróbować jeszcze raz inaczej. I właściwie w przeciągu kilku dni wydarzyło się coś, co wcześniej było niemożliwe. W przeciągu kilku dni zobaczyłam, że jest ze mną Bóg. Zobaczyłam, że jest ze mną Jezus. I postanowiłam w tamtym momencie postawić wszystko na jedną kartę. Czyli zostawić stare, zostawić to, co grzeszne, zostawić to, co oddzielało mnie od Boga i pójść za Nim razem z moją córką, wziąć ją i po prostu pójść za Jezusem. Kiedyś moje odpowiedzi by były bardzo podobne, o ile nie takie same, bo dzisiaj przez pryzmat wspólnoty zupełnie inaczej patrzę na Kościół i wiem, że zupełnie inną twarz ma Kościół, jak mi się wtedy wydawało. Żeby mnie to jakoś bardzo mocno pociągnęło i żebym zobaczył, o, to jest atrakcyjne. Nie muszę wcale zadowalać się tym, co jest złe, czy jakimś grzechem, ale mogę właśnie w tej atrakcyjnej formie Kościoła po prostu wzrastać. I mimo, że te wszystkie rzeczy, które mam przecież w głowie, w sercu, ważna jest dla mnie rodzina, ważne jest to, żebym miał pieniądze, za co żyć i tak dalej, to myślę, że dzisiaj wiem jedno, że bez Jezusa to wszystko wcześniej nie ma do końca sensu, a w sytuacji, kiedy wiem, że jest Bóg i On ma pieczę nad tym wszystkim, to jestem spokojny po prostu o moją przyszłość. Przed nawróceniem i po nawróceniu wciąż jestem tym samym człowiekiem. Marzena, skóra, kości, mięśnie, ale też dusza, duch, jakieś myśli, emocje. Wszystko to, co dzieje się w świecie, to, co dzieje się wokół mnie, wywiera na mnie wpływ. Czasem pozytywny, ale często też negatywny. Wiem, że świat zawsze będzie mnie ciągnął w tym kierunku, abym zostawiła Jezusa. Żebym nie myślała o Nim w tych kategoriach, że to On ma być pierwszy. Wiem, że te wszystkie rzeczy, z którymi stykam się, kiedy wychodzę w ten świat, one chcą mnie pociągnąć. To jest taka odwieczna walka dobra ze złem, że które walczy w nas, to zło próbuje w nas walczyć w taki sposób, żebyśmy wybierali te sprawy doczesne i żebyśmy za nimi szli. Ale uwaga jest tylko jedna, tylko taka. Bóg mówi, nie, te sprawy doczesne nie są złe. Troska o rodzinę jest bardzo ważna. Troska o relacje jest bardzo ważna. Bardzo ważne są zakupy, bardzo ważne jest dla Boga to, żeby mieć się w co ubrać, mieć co zjeść. Ale wiem też w tym momencie to, że jeżeli dam się ponieść tym wszystkim sprawom, tym wszystkim rzeczom, to zgubię to, co jest najważniejsze. Bo kiedyś skończy się ten czas, kiedy te rzeczy doczesne będą ważne, kiedyś kończy się w życiu każdego człowieka ten czas, nawet kiedy pokarm ma znaczenie, kiedy rzeczy mają znaczenie, kiedy relacje mają znaczenie, bo przychodzi ten czas, kiedy trzeba zdać sobie ten ostateczny rozrachunek ze swojego życia. Dla niektórych to jest dopiero ten moment przejścia, moment śmierci, a dla niektórych wcześniej. I wiem, że kiedy ten moment przychodzi, to wszystko to, co doczesne, przestaje mieć znaczenie, a zaczyna mieć znaczenie to, co wieczne. Wieczny jest Bóg. I wiem, że nie zaniedbując Boga w moim życiu, nie będzie zaniedbana moja rodzina, nie będzie zaniedbane moje hobby, moje pasje, to wszystko, co stanowi moje życie i co jest po prostu ważne. To wszystko może być równie pasjonujące, ważne i zajmujące odpowiednie miejsce w naszym życiu, ale z Jezusem będzie to zupełnie inaczej wyglądać. Bóg zapragnął, aby to przeznaczenie to było życie z Nim kiedyś w niebie. I dlatego wiem, że teraz w tym czasie poprzedzającym święta, poprzedzającym to świętowanie urodzin Jezusa,
warto w pewnym momencie zatrzymać się i powiedzieć tej doczesności stop. Stop doczesności, bo chcę pomyśleć nad wiecznością. Chcę pomyśleć nad wiecznością, czyli chcę pomyśleć nad moją relacją z Jezusem i chcę się ucieszyć tym, że On w moim życiu po prostu jest. Tak jak w Ewangelii wielu ludzi chodziło i szukało Jezusa, to tak samo ja myślę, to tak odczuwam, że Jezus jest tak kimś ważnym, a z drugiej strony też dającym pełnię wszystkiego, miłości, szczęścia, sprawiedliwości, przede wszystkim przynosi zbawienie. On kocha też Ciebie. Ty jesteś dla Niego tą osobą, na którą patrzę w taki szczególny sposób. Ty jesteś osobą, którą On kocha w sposób najbardziej szczególny, kocha w sposób stały. Chyba największą słabością Boga jest to, że nie może przestać Cię kochać. Oddzielił wody, powstało niebo i ląd wyłonił się. Bóg wszechmocny, mój Bóg, najwyższy mój Bóg, potężny mój Bóg. Bóg króluje, mój Bóg panuje, mój Bóg w swojej chwale zbliża się. I dlatego świętuję Boże Narodzenie, bo to są urodziny mojego przyjaciela. Przyjaciela i brata. Brata i Zbawiciela. Zbawiciela i Pana. A dla Ciebie co jest najważniejsze? Jest taka irlandzka legenda, że Maryja mówi do Józefa: słuchaj, miałam sen. Taki dziwny. Ludzie gonili i kupowali wiele prezentów. No bo przecież są urodziny naszego Syna Jezusa. Pakowali je w piękne papiery, przewiązywali kokardami, cieszyli się tymi prezentami. Tylko wiesz, żaden prezent nie był dla naszego Syna. Płakałam. Jezus też był smutny. A Józef odpowiada: wiesz, ale to był tylko sen. I drodzy, czy przypadkiem tak nie jest w nas? We mnie, w Tobie? Więc zróbmy prezent Jezusowi. Tak. Zadbajmy o piękne święta w domu, w rodzinie, w dekoracjach, także i na stole. To też jest ważne. Ale weź do ręki Biblię. Nawiedź Kościół, gdzie jest żywy Jezus. W końcu to są Jego urodziny. I czytamy w Ewangelii świętego Jana: wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Jezus, Syn Boży, sprawia, że jestem dzieckiem Bożym. Mam śmiały przystęp do Ojca. Jezus, Syn Boży, mój brat i przyjaciel, sprawia, że mogę mieć nadzieję. Jezus, mój Zbawiciel, sprawia, że jestem wolny. I tego każdemu z Was życzę. Wolności, którą daje Jezus. Wolności, która rodzi się z wiary, że jest ukrzyżowany, zmartwychwstały, który najpierw narodził się w Betlejem. Życzę Wam tego, byśmy w Boże Narodzenie prawdziwie spotkali Jezusa. Najtrudniej jest się modlić kiedy? W Boże Narodzenie i Wielkanoc. Tyle trzeba zjeść, tylu ludzi trzeba odwiedzić, tylu ludzi przyjąć. No nie ma czasu. A co jest najważniejsze w Boże Narodzenie? Jak obchodzisz urodziny, to co jest najważniejsze? No Ty. A jak Jezus obchodzi urodziny? Zapraszam Was wszystkich, byśmy w Boże Narodzenie znaleźli czas na modlitwę, na Pismo Święte, byśmy popatrzyli w te teksty, które mówią o Jego narodzeniu i odkryjemy to, że przez Jezusa naprawdę możemy żyć lepiej. I tego z całego serca Wam życzę. Życzę Wam tego, byśmy rzeczywiście, wierząc w Jezusa, odkrywali pełnię życia. Nie idziesz sam. Nie idź już sam. Nie idź sama ze swoimi trudnościami, problemami, może chorobami, niezrozumieniem. Wszystko oddałem Jezusowi. Każdy problem z Nim omawiam, modlę się, pytam, proszę o pomoc. On zawsze jest.
Życzę każdemu i każdej z Was nadziei, która płynie z Bożego Narodzenia i nadziei, która płynie później z Wielkanocy. Jezus żyje, Jezus jest prawdziwie z nami i dlatego te święta mają znaczenie. Kościół Wschodni mówi, że to mała Pascha, a więc Jezus, Syn Boży, przyszedł dla Ciebie, przyszedł dla mnie, ale przyszedł nie tylko po to, żeby zaśpiewać Mu kolędę, li-li-li-laj, ale przyszedł po to, by być z nami. Przyszedł po to, żeby nas zbawić. Odkryjmy to, ucieszmy się tym i po prostu bądźmy przyjaciółmi Jezusa. Ja chcę być, ja w to wchodzę, a Ty?